Okej, studenci dla Rzeczpospolitej. Pani poseł, ja mam dwa pytania. Po pierwsze, chciałam zapytać o taki bastion PiSu, czyli Radom. Tam państwo wystawiliście pana Kosztowniaka na reelekcję. I mam takie pytanie, ponieważ wiadomo było, że w pierwszej turze, gdyby nie jego kandydatką była pani z Solidarnej Polski, to najprawdopodobniej wygrałby tą pierwszą turę już wyborów, a w drugiej turze wiemy, że przegrał z kontrkandydatem z PO. I takie moje pytanie, czy to już właśnie nie jest taki zalążek tego rozłamu jedności prawicy? I drugie pytanie nasunęło mi się po ostatnich wyborach, kiedy zajrzałam do kilku oświadczeń majątkowych samorządowców. Tam są horrendalne sumy za wynagrodzenia. I takie moje pytanie, czy nie warto może byłoby się pochylić nad ustawą normującą właśnie wynagrodzenia samorządowców, aby na przykład wynagrodzenie takiego burmistrza czy prezydenta miasta wynosiło tyle, co średnie wynagrodzenie mieszkańców gminy czy powiatu. I tutaj może dla przykładu podam, że takie miasto Szydłowiec w województwie mazowieckim. Największy burmistrz, bezrobocie. Tak, burmistrz miasta zarabiał około 170 tysięcy złotych w momencie, kiedy bezrobocie wynosi 40%. Największe bezrobocie w Polsce w Szydłowcu. Tak. 170 tysięcy rocznie. Tak, oczywiście. Więc może zacznijmy od tych wynagrodzeń samorządowców. Proszę państwa, jeżeli chodzi o wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, to ustalają rady. Na szczęście ustalają to rady. Ale zaczynamy rozmawiać w tym momencie o tym, o czym wcześniej wspomniałam. Czyli trzeba w Polsce przeprowadzić bardzo poważną dyskusję na temat funkcjonowania samorządów. Dlatego, że w tej chwili po ustanowieniu wyborów bezpośrednich rola rad została sprowadzana w wielu miejscach do niestety takiej troszeczkę, no powiedziałabym, symbolicznej. I bardzo często ci radni nie mają wystarczającej siły i energii, żeby przeciwstawić się na przykład jakiemuś burmistrzowi czy prezydentowi, który praktycznie rzecz biorąc ma w tej chwili władzę absolutną. Trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby wzmocnić na przykład funkcjonowanie rad. Trzeba się zastanowić, skąd wziąć pieniądze dla samorządów. Czy samorządy w tej chwili mają wystarczającą ilość środków na zadania, które na przykład chociażby mają delegowane przez rząd. Więc tych kwestii dyskusyjnych jest bardzo dużo. W tym jest również rozmowa o wynagrodzeniach wójtów, burmistrzów i radnych, bo nie zapominajmy, że również w niektórych miejscach ja się spotykałam z wysokością diet radnych, które były bardzo, bardzo wysokie. Każda to wynagrodzenie powinno odpowiadać oczywiście zakresowi obowiązków, odpowiedzialności, temu kompetencji, jakie dana osoba ma. Bo wydaje mi się, że dzisiaj nie rozstrzygniemy, czy dla wójta, burmistrza 5 tysięcy to jest dużo, czy 10 tysięcy. Moglibyśmy się tak przerzucać kwotami. Być może, że pomysł, o którym pani mówi, żeby to była wielokrotność średniej krajowej, jest jakimś dobrym rozwiązaniem. W tej chwili istnieje też taka gwarancja. Proszę, bo żeby to była średnia gminna. Jeżeli to jest burmistrz, to niech zarabia tyle, ile... Żeby było porównywalne do mieszkańca. Oczywiście, że tak. Można. Tylko tak jak mówię, tego nie rozstrzygniemy dzisiaj w ten sposób, że no, tu musi też działać pewien rozsądek. Po to są między innymi tak to ustanowione, że radni muszą podejmować decyzje, że oni też powinni się przede wszystkim tym kierować. Natomiast być może, że przy rozmowie chociażby o kadencyjności władz lokalnych trzeba podjąć i taką rozmowę, bo rzeczywiście, tak jak pani mówi, w wielu miejscach te wynagrodzenia samorządów są, w samorządach są bardzo wysokie i odstają od tego, jakie dochody mają ludzie w danym miejscu. Pani poseł, głos oddam teraz niepolitycznej.